Witam wszystkich cieplutko, serdecznie, moi drodzy. Marianczo z tej strony, kłaniam się. Niemniej jednak przejdę do meritum. Pragnę tylko przypomnieć, iż sklep Mariancello znowu jest w sieci. Tym razem sprzedajemy na Allegro. Fanty typu kubeczki. T-shirty oraz bluzy znowu są do nabycia, więc jeżeli nie macie pomysłu na świąteczny prezent dla siebie bądź też bliskich, no to zapraszam. Kliknijcie w link, który będzie pod tym filmem. Proszę Państwa, nie wiem jak Wy spędziliście ostatni weekend, natomiast ja wybrałem się aż do Gliwic na specjalne zaproszenie mojego serdecznego kolegi, też streamera, szachisty, arcymistrza, bambucla, czy też z Bycholuda, z Bychu Pakleza, doskonale znany Wam arcymistrz, moi drodzy, organizował drugi festiwal szachowy w Gliwicach, gdzie właśnie były, były rozgrywki Blitz, były rozgrywki Rapid, ale była też symultan. O tym Blicu kilka słów grałem w tym Blicu, moi drodzy, no powiem wam szczerze, szaleństwo 3 plus 2 to był mój drugi oficjalny turniej w Blicu jeśli chodzi o grę na żywo. Połowę partii praktycznie przegrałem na czas, ale było też ciekawie, bo ogrywałem rankingi 1700-1800, a także 1900, więc no udowodniłem sobie, że potrafię, no ale z drugiej strony też przegrywałem z rankingami 1200, więc to. No, szału nie było połowa stawki. Niemniej jednak, moi drodzy, przed blicem była symultana. Zbychu dawał pokaz gry jednoczesnej dla 10 uczestników. Jednym z tych uczestników byłem ja. Miałem godzinę na posunięcie, tak jak i każdy z, z tych tutaj, moi drodzy, zawodników i Zbychu miał godzinę na wszystkie ruchy, więc tutaj niby dużo czasu, tempo klasyczne, ale działo się. Czas był spalany nieprawdopodobnie. Siadajcie wygodnie, kawka, herbatka w dłoni, przygotujcie się na... Drodze, no, chciałem powiedzieć szachowe grzmoty, ale może niekoniecznie. No, partia przeciwko arcymistrzowi, zawsze cenna. Zawsze cenne doświadczenie. Ej, spodziewałem się, że Zbychu zagra Londona. I mówiła, a na Londona to nawet nie wiesz, co się pchasz, bo przygotowałem się z tych linii, ale jak pytałem Zbycha, czy zagra gdzieś Londona, to powiedział, że na pewno nie ze mną. Mówię, no dobra, taki kolega, nie? skoczek F3, skoczek F6. No i przejście od Retiego do ruchu lewostronnego, czyli partia angielska. Mówię, no co tam się grało na tą angielsko? Mógłbym zagrać C5, ale mówię tak, zabezpieczę skrzydło królewskie w postaci królewskiego fianchetto, to później będę myślał, co zrobić z centralnymi pionami. W tym momencie, moi drodzy, poszło G6, zbychu gra B4, no w koniec wchodzi na B2. Pion grabi cenną przestrzeń, jakby nie było. Mówię, zaatakuje centrum. Co by nie było, jest to ruch, który otwiera też gońca. Spodziewałem się bicia. Prawdopodobnie odbiłbym to, sko odbiłbym to skoczkiem, żeby nie dawać jakiś temp tutaj napadu na Hetmana. Poskoczek C3 w tym momencie E3. Goniec oczywiście już hula na diagonali. Goniec G7. Mówię, ależ mam tutaj przekątno. Ale poskoczek C3 mój zapał, mój entuzjazm troszeczkę opadł. Zroszowałem, mam co chciałem. Zabezpieczone skrzydło. Czuję się dobrze. Goniec moi drodzy B2. Goniec g4, mówię docisnę tutaj, podwiążę, później skoczek pójdzie nisko. Goniec c2, Zbychu się, no podchodził, robił ruch od ręki, rozwiązał się, no i mówię tak, czekaj, tutaj goniec często na drugie tempo jest wabiony, zaciągany, no czy to jest jakaś strata tempa u białych? Być może, mini. I tutaj myślałem, czy grać przez skoczek nisko na d7 i c5 później, ale mówię, hej, no przecież mam fajne tempo, wymuszę jakieś posunięcie typu typu A3, tu Hetman B3 z obroną piątka i z dociśnięciem po tej diagonali, no silnik mówi, że nie, no, no, bo Hetman nie broni F3, więc no korci, żeby zabić i wdupcyć się na F5 skokiem i... Ogólnie pozycja jest jak najbardziej grywalna, bo tutaj plany typu H4, H5 mogą mieć miejsce i też można przyjść kolejną wieżą na otwartą. Natomiast no, problemy z królem są, jakby nie było. Też poszarpana struktura pionowa. Tym samym skoczek stoi na dobrym gońcu. Najlepszym ruchem rzekomo było teraz gonie C2. I tak zastanawiałem się, czemu zbychu tego nie zagrał, bo on zagrał moi drodzy króle 2, który jest rzekomo błędny. No wiadomo, no to, że silnik pokaże, to jest błąd, no to, to w partii tego nie widzisz, jeszcze grając z kimś takim, kto ma 2500, nie? Tutaj należało rzekomo zagrać tak i pozwolić na szacha. Być może to się właśnie z Byszkowi nie podobało, że ten Hetman się tu w i będzie penetrował te pozycje. Tam skoczy K4 i załóżmy wymiana Hetmanów po biciach, najpierw oczywiście na G7. Strzał Bach-Bach i taka końcówka jest totalnie równa, mimo że struktura jest dużo gorsza u białych, bo mają trzy wyspy pionowe, mają dublaki, tu izolaka no to mówię, nie przechodzę do końcówki, no z, z takimi majstrami, którzy spędzili życie przy szachach i grali w tysiącach turniejów, no to nie będę grał końcówki, wieżówki. Chociaż mogłem się ustawić, zabezpieczyć tutaj jakoś może do remisu. To mogłoby być, ja oczywiście sobie tam myślałem o tym, ale tu króle 2. I tu się nie bardzo bierze króle że komo wchodziło Hetman D7 z motywami typu Podciągnięcie wieży, już presja tutaj. Tym samym Hetman kontroluje g 4. I jeżeli teraz jakiś ruch typu H4, bardzo logiczny, wydawałby się w dalszej fazie gry, to nawet sak na F3 wchodzi. Do tego bym nie widział, nie ma opcji. Bo jakby to zostało przyjęte, to czekaj. Nie no, tak wygrany. To jest wiadomo, w mokry sen Mariana, nie? Król E2. 1 gram C6. Ja C6 przygotowuję może jakieś B5, Przypomniałem się partia tego y, księcia z Morfim, co tam chyba we dwójkę grali w operze, też tam C6, B5 poszło i poszedł sak na B5, ale te, wtedy król stał w centrumie. <tryk> C6 to strata tempa, w sensie przeoczenie Pomóc ale ja mówię przytrzymam tutaj wszystko. Zrobię może miejsce dla hecia, przyjdę wieżą, no tak sobie wówczas myślałem. Idzie moi drodzy D4 tempo na skoka, no i zastanawiałem się, czy gdzieś odejść, czy po prostu sak staczę saknąć, walnąć w łeb tego gońca. No dobry jest skurczy syn na diagonali, więc go po prostu wziąłem i teraz wieża E8, planuje E5. To tajemnica żadna nie jest. Zbychu gra H4, mówię, czekaj, grać H5, czy H5 niestraszne? Mówię, H5 niestraszne, bo capnę to skokiem, jeszcze się otworzy diagonala. H5 było najlepsze, się okazuje. Ja gram E5. No król w centrum, to chce otworzyć pozycję. No silnik mówi... No... No okej, okay, no, tak powiedział. Wieża AD moi drodzy, na jednej linii z moim Hetmanem się ustawiła. ED, wieża bije, tempo na Hetmana, Hetmana 7. Pozycja jest przyjemna, żeby was nie skłamać. Pozycja jest ee, z przewagą. z Minus 0,2. Nie no to żadna przewaga, ale jest przyjemna. Taka pozycja brałbym w ciemno. Jeżeli ktoś mi powiedział, ty, po 15-16 ruchach byś tak stał Mistrzem, jest spoko. Zbychu bezkompromisowo jedzie hapięć. Mówię, co ten gościu tutaj odwala? Oczywiście bić pionkiem nie chcę. No i liczyłem takie saknięcie, ale mówię, no otworzy się linia G, no i co z tego? Jednak jakości nie ma. On to planuje, ale później. I tutaj, moi drodzy, ocena jest już minus jeden. Tu stoję lepiej. Tym bardziej, że otworzyła się diagonala. zwróćcie uwagę na to, wisi jakość u Zbyszka. I tutaj zbychu się trochę zawiesił, w sensie tak nad szachownicą. Zawisł? Jak ten nietoperz czeski i myślą. Hmm? I wymyślił skoczek E4, najlepsze posunięcie. Ja mówię, czekaj, halo. Nie, no, przeoczyć to nie przeoczył jakości, nie ma szans, ale mówię, bicie, bicie, mamy F6. I tak zacząłem tutaj liczyć. Mówię, o długo, długo to mi zajmie. Ale po chwili mówię, nie no, niech coś się dzieje. Słuchaj, wybijam wieżę na D4. No i później po partii się, Mówi, nie no, tej wieży bić nie można było. I to prawda, bo cena już przeskakuje z minus jeden na plus jeden. Chodzi o to, że Hetman wybija i są problemy z tą diagonalą. No, ten goniec z Hetmanem jest, ten goniec właściwie jest dużo więcej wart niż ta wieża. Jeszcze w połączeniu z Hetmanem to mam na myśli. <laughs> Tym bardziej, że tu, <laughs> przepraszam najmocniej, będzie wchodziło uderzenie na, na H5, na obrońcę pola F6, pola G7. Właśnie. Co należało grać? Silnik mówi, że z zimno krwią. No, ja że no silnik ma swoje. Graj B5, po to zagrałeś C6, żeby mieć tempo. Nawet oddaj tutaj, jeżeli chciałby wziąć spoko, podciągnij wieżę i będzie groził szaszek i zdobycie gońca. Na Znaczy zawsze jeszcze będzie można się zasłonić wieżą, ale wtedy oczywiście otworzy się tutaj diagonale. Więc po Hetman B5 taki czek i już masz lepszą, jak nie wygraną. Oczywiście to, że jest lepsza, to nie znaczy, że jest wygrana, nie, bo to trzeba umieć zrealizować. Najpewniej po B5 nastąpiłby Hetman D3, tak, tak sobie myślę. Jakiś Hetman E6. I gramy w szachy. Powolne dociskanie do tej pozycji, gdzie czarny jest lepszy. No ale B5 ja po prostu wziąłem tu. I długo myślałem, czy zagrać F5, czy zagrać F6. F5 jakby nie było tutaj, łapie tego się nie boję, a po tym szachu mam ucieczkę na F7. Tylko to mi się nie podobało, że on tutaj jakieś pionki pograbi, bo dwa to liczyłem, że na pewno ma. E, okazało się, że nawet miał Kurde balans 3. Nie, no to to już tragedia jest, nie? Więc tak kminie, kminie, co tu grać i zagrałem F6. Oczywiście bicie na H5, co silnik pokazał. Genialne posunięcie, no wyłączenie obrońców no ale genialny, jakby nie... genialny ruch no nie ma co, trzeba bić oczywiście tak jeszcze sobie mówię, może wtrącę jakieś takie tempo na hetmana, ale mówię to bez sensów, trzeba to przyjąć i liczyć się z tym, że osłabnie f 6 co za tym idzie, no jakoś będzie do odbicia, plus ten goniec i otwarty król, no i w pozycji bardzo przyjemnej, fajnej, robi się pozycja nieprzyjemna i niefajna króle w7, nie chcemy grać takich ruchów królem, Hetman moi drodzy w4, już straszy jakoś odsłonął Króle 6, no te, tutaj nie chciałem w tę stronę iść, bo mówię, pozamyka mnie tam skurczy syn, później będzie mnie tutaj ej, ej, chciał po tej linii męczyć, tym bardziej, że będzie, no, będzie trochę ciasno, zwróćcie uwagę na to, nie? tym bardziej nie chcę zostać na linii F, tym bardziej nie chcę zostać gdzieś na diagonali, muszę uciekać, mówię do centrum. Rzekomo silnik mówił, silnik mawiał, Wierzę F8 i jak ci załaduje z odsłony to króle 8 i, i wiesz co jest. No ale to zagraj to tak z zimną krwią f 8. Tutaj yy, policząc, licząc wcześniej, że żadne odejście skoczkiem nie jest straszne. Zobaczyłem to odejście, mówię, kurczę, wygląda ryzykownie. Króle 6. Hetman z szachem, tu zacisnął pętlę. Zobaczcie, f 7. Hetman F5. Jeszcze ciaśniej to stoi, i tutaj, i tam mówię, jest po partii, ale mówię, czekaj. Wierzę F8. Jeśli będzie złapał, chciał zapać Hetmana, to odejdę królem i. Hetman będzie jego też atakowany i chyba z 5 czy 8 minut myślałem, już nie pamiętam, wieża F8, poszło. No i w tym momencie skoczek D5, czek! Króle 8. No i liczyłem taki wariant. Bum, bum, bum. Wieża na dwie lekkie. Tak zresztą poszło w partii, bo Arcymis przeoczył właśnie takie bicie na H5 i znowu męczenie mojego króla po szaszkach. Hetman C7, króle 6, skoczek F4. No i to wygląda naprawdę kiepsko naprawdę kiepsko to wymienić hetmanu może zawsze od ręki ale raczej tutaj figury powinny zostać w grze żeby ten potencjał być może nawet zamatowania króla mojego na szachownicy był czekaj to nie byłby mat trzeba by było chyba oddać po prostu oddać po prostu na, na f4 proszę jakogo dwie wieże grają na hetmana i Gońca. Żeby jeszcze Hetman grał na dwie wieże, to spoko. No dobra, Hetman H5 The best move. Tutaj zbychu myślał, kminiu, kminiu i wykminiu, że idzie na końcówkę, która jest dla niego lepsza, ale okazuje się, że nie jakoś mega lepsza, tylko trochę. Król d 7. Chodzi o to, że jest wieża na dwie lekkie. No są słabe pionki, ale tak mówię, dobra. Zakładając, że włączę wieżę do gry, może zbiorę te, oddam te, bo no to to nie powinno być przegrane. Ta? E4. No, ma tutaj dwa wolniaki, niestety. To nie jest żadna gra. To nigdy nie będą groźby. Ci goście, nie? A5. Jadę z tej strony, mówię, trzeba tę wieżę włączyć do gry. Może akurat to będzie dobry pomysł. Okazało się, że najlepszy. BA wieża bija, 5 A3, bo wisi na. Na 2, mówię, ta wieża ma aktywność. Tak się podierałem, mówię, gramy. Wieża B5, goniec C1, wieża B1. On tam pobronił. C5, żeby mi tutaj skoczkiem nie przyszedł, bo chciałem zagrać tutaj, nie? O. No ale skoczek mógłby wejść tutaj, więc C5 prewencyjnie. Król C2, no i muszę wieżę odejść. Mogłem chyba od razu do spodu, żeby przerzucać ją później gdzieś po szóste. F4. No niestety, kurde balans. Piony robią swoje, robią robotę. Wieża B6 poprawiłem. Gonie C3. Wieża A6. No taka była idea, żeby przyjść po pionka. No i tutaj poszło sobie E5. Mówi: ok. Chcesz wziąć tu, to ja wezmę tu. No i ta wymiana jest spoko. Wieża A4. Jeszcze z tempem, i odszedł. I tutaj, moi drodzy, nastąpił głupkowaty szach. Bo tutaj, jak włączymy ten silniczek, to on mówi graj B5. Graj B5. Albo podchodź królem przez E6. Na tempa. Królem wyżej, popraw króla, to wszystko dobrze stoi. A ja mówię, Adam szachaj. To tylko poparłem o króla, bo król idzie do centrum, już król 6 będzie nie będzie, nie będzie dobry. No i muszę odchodzić, wieżą, co za tym idzie, dostaje tempo. I tak mówię do Zbycha. No ta wieczar już tu była. I mówię do niego, proponuj ten remis. I zapytał, czy tak nisko go cenię, Mówię, no nie, akurat nie F5 no dwie lekkie, król podejdzie, dwa piony się toczą. No nie ma co, nie ma. No szaszki takie, to, 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 to. czcze szachy, człowieku. No tak jak mówię, to raczej nie groźne, chociaż można było H4 teraz grać. Gram króle 7 z szachem, król w 7 i po E6. Mówię, no miałem tam chyba z, nie wiem, z 6 minut na zegarze, Zbychu miał chyba z 20. I ja mówię, nie, no nie ma co, zajedzie mnie. nie. nie. No dlaczego się poddałem, ktoś powie. Na co byś zagrał? No to załóżmy, że gramy w ten sposób. Król F8. F6. I co? No dobra, on no to szach. No dobra, to król tutaj. Co dalej? No to tutaj napadniesz. No mogę, tylko idzie F7. No to bęc! Ha, ha, mamy to. No niestety nie mamy. Bo idzie, moi drodzy, skoczek F5 i jak nie oddasz jakości, to dostaniesz mata. Bo załóżmy, że teraz jakieś B5 i goniec H6. No nie wierzę, że zbycholud by tego nie ustawił. No fajnie, fajnie, fajnie się grało. Szkoda, bo po debiucie stałem dobrze, w grze środkowej do momentu wzięcia jakości, nawet ciut lepiej. A końcówka była. Jeszcze tam, żebym nie dał tego durnowatego szacha, może Bepin zagrał, może bym jeszcze dłużej się trzymał. Prawdopodobnie było to już przesądzone, mimo wszystko. Wierzę na dwie lekkie, to i te dwa pionki wolne. Przewaga białych. Ale no co, fajna partia, myślę, że cenne doświadczenie. Dajcie znać, co sądzicie. Pozdrawiam cieplutko.